Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu i jak widzicie podsumowanie trzeciego dnia na nowym serwerze W48. Przejrzymy sobie topkę, co prawda nie pojawił się ten film w nocy, dlaczego? Ano dlatego, że i tak wczoraj się już skończył weekend epicki, wczoraj był ostatni dzień tego eventu, więc jakby no już tutaj za bardzo ludzie nie pocisnęli przez te powiedzmy tam 10 godzin, czy tam 11, chyba jest teraz 11, jak ja to nagrywam, także stwierdziłem, że nie ma co czekać do północy, tylko sobie po prostu nagram rano i wam wypuszczę normalnie o 16 jako zwykły odcinek. Więc tak jak mówię, no podsumowanie trzeciego dnia. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Macie na to w tym momencie troszeczkę czasu. No bo tak naprawdę, no co, będziemy na tym magu sobie cisnąć, mimo że trzeci dzień nie byłem z niego zadowolony, ale to zaraz wszystko wam wyjaśnię. Dobra, więc tak, zacznijmy sobie może od tego, jak wygląda w tym momencie ranking. Teraz obejrzcie sobie ranking i możecie w tym czasie zostawić też kciuka w górę przy okazji, żeby mieć na to czas. 222 level, to jest jakby top 1 serwera w tym momencie, jeżeli chodzi o poziom, jest to oczywiście Berserk. No powiem wam, że nieźle ten serwer wygląda, wydaje mi się, że tak jak po dwóch dniach sprawiał wrażenie takiego słabego serwera, tak po trzecim dniu no widać, że tutaj dużo, dużo osób jest naprawdę ponad 100+. Tutaj nas najbardziej interesują magowie tak naprawdę, jest jakiś Grande, jest Jolodin, Jolodina chyba kojarzymy, Grande nie widziałem tego niku w drugi dzień, także się pojawił, jest tutaj Da Vinci też ładnie pocisnął, o którym wspominałem zresztą chyba we wczorajszym odcinku, w sensie w tym z drugiego dnia. Także tak po prostu ta topka, powiedzmy to top 30 nas najbardziej interesuje. Jest jeszcze Shock Z, o którym wspominaliśmy, też ładnie mu tutaj poszło. No tak naprawdę no od tego maga nie ma co wymagać, nie wiadomo czego, no ale ten, tak jak mówię, no te pupile w ten trzeci dzień minimum powinny być. Dlaczego wczoraj nie było streama? Dlaczego nasz level wygląda tak jak wygląda? Już tłumaczę, wczoraj wróciłem dość późno do domu, mogłem odpalić tego streama o 19, bo już byłem o tej porze w domu, tak jak zresztą wam obiecywałem, no ale szczerze mówiąc, trochę się słabo czułem, trochę tak jakoś nie chciało mi się, wiem, że robiłbym to delikatnie na siłę i też ten stream by pewnie potrwał z półtorej godziny i by się skończył, więc jakby no później tak myślałem, że mogłem na tą godzinę czy tam półtorej nawet odpalić, zawsze to coś, ale no później sobie myślę, że nie ma to sensu, więc jakby przeklikałem tutaj na szybko wszystko, jak widzicie, no mieliśmy tam chyba 49 bodajże level, zaczęliśmy z 49 levelem trzeci dzień, dlatego że z Akademii mi wpadł ten level, który mi tam brakował, to widzieliście na poprzednim odcinku, także zaczęliśmy 49, dobiłem tam 50, ja coś tam się delikatnie poprzebierałem, ale wszystko robiłem na szybko, no i 63 level w tym momencie widnieje, także no jest słabo, mamy tu jakieś apiki, broń mamy taką bez dziury, dlaczego bez dziury? Ano dlatego, że miała kosmiczne średnie obrażenia, więc wziąłem ją, dlatego że tam wszystkie bronie w tym momencie mi dają, a teraz akurat nie mam żadnej broni w sklepie, ale wszystkie mi dają do tej pory minus tam ileś, dlatego że ta broń była naprawdę z takiego no high rollu, nazwijmy to, nie? Dlatego ją wziąłem. No i co, mam tutaj oczywiście zapisane lochy, jeszcze dzisiaj trzy paseczki musimy zrobić, wszystkie tam rzeczy, no za wiele tutaj nie mamy oczywiście do robienia, no bo tylko jest cały czas kółko, tutaj ta arenka i te trzy paski. Może wam pokażę pocztę w sumie, jak to wyglądało, no jak widzicie, lożków troszkę mamy zrobionych, nie jest już to tyle, co było w drugi dzień, no ale zawsze coś. Tutaj mam jeszcze dla was walkę, dlaczego ten mag będzie na pewno fajny, to oczywiście wiele osób z was widziało wiele razy, no bo wiadomo, tak wygląda często walka właśnie berserka z magiem. No ale zobaczcie, no Berserk tutaj się rozpędził, pierwszy, drugi, trzeci hit, czwarty nawet, no a my tutaj jeden potężny krytyk i tak naprawdę no minus 150 tysięcy HP ma, więc jakby no tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo przyjemna klasa i mam nadzieję, że fajnie się rozwinie, nie? Oczywiście będę tutaj grał, tak jak mówię, no nawet myślałem, czy nie zrezygnować z tego serwera, tak mi przeszło chwilkę przez myśl, biorąc pod uwagę ten trzeci dzień, no bo jednak no będziemy tu do tyłu, nie? Pamiętajmy, że teraz już nie ma weekendu epickiego, więc jakby teraz te levele będzie jeszcze trudniej się zdobywać, no ale mimo wszystko gramy tu dalej, będę tutaj robił oczywiście te trzy paski, będę ogarniał za jakiś czas, znowu wam wrzucę jakiś odcinek z tego maga, pokażę wam jakąś aktualizację, jak to wygląda. I mam nadzieję, że będzie wam się podobać.
Pierwszy loch wczoraj pokonany, kobra grzechocząca, to jest bodajże piąty loch, który odblokowaliśmy. Tutaj tam chyba dwóch albo trzech nam poszło praktycznie z bomby. Tu jak widzimy jakaś broń nowa, tylko skąd ja miałem tą broń? Mi się wydawało, że ona mi poleciała z lochów, ale chyba poleciała ze sklepu. Dobra, no tutaj minus 8000, jakiś paseczek, który mamy tak naprawdę do tej pory. Zobaczcie, 58 na 3 staty z miejscem na klej. No tutaj mi nie poleciała ta broń, no nie, tu jakaś klata zwykła. Także musiała mi polecieć ze sklepu. No i tutaj raptor ryczący, tak samo, to jest zwiadowca. Broń mamy cały czas tą samą. No i w tym momencie jakiś fajny krytyk. Tutaj cyk, tutaj jeszcze zwykły. No i znowu bardzo malutko HP nam zostało, ale udało się go pokonać. Pierścionek na 362, ale oczywiście no nie używamy go, no bo nie ma miejsca na klejnot. Tu mamy w ogóle jakiś pierścionek z tego co widziałem. Dobrze by było go założyć i wrzucić kamyk na inteligencję. Z tym, że właśnie nie mam w ogóle tego kamyka na inteligencję. Nie leci mi tutaj, ale kopę co chwilę. No to jest teraz akurat bardzo tutaj krótki czas oczekiwania na te klejnoty, więc jakby nie ma co się tam śpieszyć, tylko po prostu sobie w końcu wykopiemy. Dobra, potwornie złowrogi zając, zaraz wam przejdę do tej twierdzy, też wam pokażę jak to tam wczoraj powiedzmy się rozwinęło. No tak jak mówię, spoko sprawa, że nam poleciał z tego właśnie, z tej akademii nam poleciał level. Bardzo przyjemnie, dlatego że no mogliśmy zacząć z tym 49, trzeci dzień praktycznie od startu. Dobra, kolejne potwornie złowrogi zając, znowu żadne, w sensie znowu, no poleciały nam tam dwa epiki, tym razem bez żadnego epika i znowu 1500 HP nam zostało, także wszystkie te lochy były robione na ogromnym farcie. Ja też sobie tutaj troszeczkę używałem tego kalkulatora do lochów, który w sumie pomógł, no bo jednak było widać na który loch mamy tam więcej szans, na który mniej. Także no to jest bardzo, bardzo spoko. No i tutaj jakiś wojownik, też dwa potężne naprawdę krytyki. No fajny będzie ten mag, nie? Fajny. Na razie tego aż tak bardzo nie widać, ale później jak już będziemy mieli tę 50 szans na krytyk, jak już będą te czarne gemy w tej późniejszej fazie gry, no to naprawdę będzie się nim grało fajnie. Tu jakieś buciki, zręczność plus 100, nie ma totalnie sensu się zastanawiać nad tymi butami. Tu już mamy w ogóle nową rózgę, chyba już poprzednio też mieliśmy, chociaż nie jestem pewien. Oczywiście standardowo sprawdzajcie sobie statystyki, ja tutaj tego nie będę komentował. Znowu 1500 HP, ale to jest inny przeciwnik. Ja myślałem, że to w ogóle tego samego odpaliłem. No a tu po raz kolejny taka bliska próba. Nie wiem co to miało na celu. No tak wyglądają walki maga w lochach, że jednak no jemu, on ma mało HP, więc jemu tego HP zostaje cały czas bardzo, bardzo niewiele. A mimo to sobie tutaj, dobra, tutaj jakiś ładny krytyk, no i znowu 2700, że mu tutaj zostaje tego HP po prostu mało, no on tutaj wykończa tych przeciwników swoimi ogromnymi obrażeniami, to raczej nie jest nic dziwnego. No i tutaj boss trzeciego lochu, Hersz Rabusiów, z niego na pewno nam poleciał jakiś epik, w tym momencie nie pamiętam jaki, tak prawdę mówiąc, ale zaraz się przekonamy. Okej, rękawice, bardzo fajne rękawice, plus 3 nawet względem moich, plus 70 pancerza, no ale nie podmieniałem, no bo nie ma to totalnie sensu dla tych trzech statystyk. Dobra, lecimy dalej, mamy zielonego T-Rexa, z którym się już troszkę męczyliśmy, no ale jakoś udało się go pokonać. No i tutaj zobaczcie, już się posługujemy tą bronią, którą mamy aktualnie. No boli ten brak klejnotów tej broni, wiadomo, ale jak wbijemy troszeczkę levela, coś tam jakiś loch może pchniemy, to może sobie poszukamy jakiejś zwykłej broni i po prostu wrzucimy do niej klejnot. Na razie i tak nawet nie mam klejnotu na inteligencję, więc nie ma sensu tego trzymać. Dobra, tutaj mamy szczęście 48, oczywiście olewamy tą czapkę. No i ostatni loch, który zrobiliśmy wczoraj, pirat krwawonos, 96 level, jak sami możecie zauważyć. No i tutaj potężne krytyki, tutaj jeszcze zwykły, no i 20000 HP nam zostało. No i pokonany, dostaliśmy jakiś naszyjnik, plus 3, więc też go nie używamy. Odkładam te epiki, w tym momencie mamy tutaj, no do kibla, nie? One będą, myślę, że już do kibla, tak z taką myślą, ale okej, dobra. Co my tu jeszcze mamy do pokazania wam? Misję dnia dzisiaj zrobiłem, w sumie nawet nie wiem jaka była, nie zwróciłem uwagi. Może już wczoraj po północy zrobiłem, no mówię, wczoraj byłem taki zmulony, że nawet bardzo nie ogarniałem co się dzieje, ale dziwne w sumie, myślałem, że mam, dobra, nie ważne, musiałem coś tam zrobić. A, chyba było od kopalnia klejnotów, chyba wykop klejnot, coś takiego. No ale mniejsza z tym, dobra, tutaj już powoli nam zaczynają dawać surowce i ludziki w twierdzy, więc już te ochronki się kończą. Już tutaj mamy jakieś kontry powoli, także będziemy sobie zbierać tych surowcy. Twierdza 8 cały czas, salkę podbiłem na 7 poziom, bo taki był wczoraj wymóg w gildii. Skarbiec, akademia na 5, akademia mi się teraz buduje na 6. Kamieniołom i chata drwala na 5, koszary 3, kwatery 7, kopalnia oczywiście 1. Więc tak to w tym momencie wygląda, jeżeli chodzi tutaj o tą twierdzę.
No i okej, co więcej, chyba tyle, wejdziemy sobie do lożków. Zauważyłem, że poczekajcie, czy mi tutaj. Aha, wszystko działa, całe szczęście, bo widzę, że mi się tutaj odłączyły słuchawki, ale widzę, że dźwięk macie, także jest git. Na tego przeciwnika w lochach mam 4%, ponad tam 4,5% w tym ołtarzu szmaragdowej łuski, więc powiedzmy, że sobie delikatnie go tutaj popróbujemy ciachnąć, czy nam się uda, czy nie. Da on nam na pewno ponad jeden level, więc to jest git. No ta próba akurat taka słaba, 54 tysiące, 165, 247, 369, 74, no może kilka prób tutaj na niego sobie zużyjemy, zobaczymy jak to pójdzie. No tak jak mówię, no ponad 4% w tym kalkulatorze, no to jest naprawdę sporo, także on tutaj prędzej czy później powinien się położyć, ale też wiadomo, nie będę tutaj na niego 33 tysiące, 4 tysiące, dobra, możemy sobie tą walkę zapisać, możemy tutaj, poczekajcie, jaszczurzy rozbójnik, cyk, zobaczmy jak to tu wyglądało, no tutaj bez krytyka. Tutaj znowu bez krytyka, tutaj znowu bez krytyka, no zobaczcie, bardzo dużo obrażeń straciliśmy na początku. Tylko jeden krytyk z tego co widzę, dokładnie, no i kurde, no jakby dosłownie jeden więcej krytyk wsiadł, no to byśmy go pokonali, no ale to sprawia, że dociśniemy teraz troszeczkę ten enter. No i dokładnie, 64 level, czyli ponad jeden level wbiliśmy, no i został ten przeciwnik pokonany. Mamy teraz jaszczurzego rozbójnika, cyk, no i zobaczmy jak to wygląda. Tutaj bez krytyka, znowu bez krytyka, tutaj znowu bez krytyka. No właśnie, to jest ten problem, że jakby te krytyki sobie odpalimy, no to jakoś to powoli siada, nie? Dobra, dostaliśmy trochę golda. Aha, klasera mamy 62,5%, to wam w sumie nie pokazałem. Dzisiaj trochę tego klasera może nabiję jeszcze przedawką, zobaczymy jak to pójdzie. Boki 150, 405 inteligencji, 400 HP, no i szczęścia 250, tak to wygląda w tym momencie. Klasera na pewno jeszcze mogę podbić, wczoraj się bardzo na nim nie skupiałem. Zresztą, no wiecie, drugi dzień kończyliśmy 60%, trzeci mamy 62,5%, także to nie jest jakieś tam wcale duże osiągnięcie. Dobra, teraz mamy tak, bagienny dragor to jest bodajże mag, no i tutaj mamy ośmiornicę, no i co z tą ośmiornicą? Na tą ośmiornicę w tym momencie to my mamy chyba ponad 2% lekko, także no to jest dwa razy mniej szans aniżeli na tego zwiadowcę poprzedniego. 72 tysiące, dobra, zobaczmy sobie taką próbę, czy jest tutaj w ogóle sens docisnąć enter, czy ona nam jakoś padnie. Tutaj mamy 36, tutaj mamy 44, no znowu bez krytyka, o jest jakiś krytyk z naszej strony, znowu bez krytyka. Tu potężny krytyk, no właśnie to jest ten problem, że zobaczcie, jak my tutaj walniemy w końcu jakiegoś krytyka z dużego rozrzutu, no to on jest potężny, ale większość naszych ciosów niestety to jest totalnie, totalnie bezkrytyczne takie, no nie chcę powiedzieć, no po prostu takie słabe buły, nie? Słabe buły nazwijmy to, no ale dobra, może ją tutaj troszeczkę dociśniemy, powiedzmy jeszcze te z 50 grzybków na nią do 400, zobaczymy, no jak się uda to się uda, nie to nie. Tamta próba można było powiedzieć, że naprawdę idealna, tylko no dam dosłownie jeden krytyk więcej, ona by padła, no ale zobaczmy, no to już jest, tak jak mówię, ponad 2% szans, na tamtego było ponad 4%, więc no tutaj zdecydowanie dwa razy mniej szans, czyli w teorii no tamten wpadł chyba w 25 grzybów, to ta powinna paść w 50, nie? No ale wiadomo, że tak to niestety nie działa. Dobra, cyk, 401, dobra, no i mamy 400, a zobaczmy jakąś broń ciekawszą, plus 10 już nam dają broń, okej, to jest git, tu mamy coś na szczęście, jakaś broń z dziurką na pewno i na inteligencję by się przydała. O, plus 10, zobaczcie jaki zajebisty rozrzut, 400 na górze i z dziurką, dobra, bierzemy to, tą sobie zostawimy, możemy poszukać jakiegoś klejnotu na inteligencję, no już niestety skończył się event twierdzy, więc te klejnoty już lecą różne rozmiary, nie tylko duże, ale to nic tak naprawdę, dlatego że tutaj na HP znowu, dobra, ten na HP sobie możemy zostawić. Aha, bo tu w ogóle jeszcze na inteligencję to by mi się dwa przydały, żeby ten pierścionek podmienić. Kurde, no zobaczcie, dużo nam leciało tych klejnotów na inteligencję, trzeba powiedzieć, mimo wszystko. No a tutaj, o dobra, jest duży na inteligencję, super, od razu go wrzucamy do broni. Ten sobie zostawiamy, no i przydałby się nam jeszcze jeden, ale dobra, nie będziemy podmieniać. Na razie sobie po prostu zaczniemy kopać, zobaczymy jak to pójdzie. No i tak, mamy ten o wiele lepszą broń. 64 level i lecimy do tej ośmiornicy, no teraz wydaje mi się, że ona powinna mimo wszystko paść. 68 dokładnie, no zobaczcie, zmiana broni, w sumie mogliśmy to nawet zrobić szybciej aniżeli zrobiliśmy. Oj, teraz mamy super, naprawdę super itemek, tracimy 11 inteligencji co prawda, ale dają nam HP i tak dalej, możemy w sumie sobie zamienić, tutaj cyk, to możemy sprzedać, dobra, i na razie jest w miarę git. 65 level, także okej, i teraz mamy tą ośmiornicę, obejrzmy sobie walkę, no troszeczkę tutaj poklikamy tych lochów, żeby ten odcinek był ciekawszy.
wiadomo, tu bardzo fajny krytyk, tu znowu potężny krytyk, tu bez krytyka, jakby on teraz nam walnął krytyk, to była tragedia, no ale udało się, także jest git. Kolejny level wbity, no i dobra, mamy kapitana korsarzy 110 i mamy bagiennego dragora 108. Bagienny dragor to jest w ogóle wojownik, ja myślałem, że to jest ten, że to jest mag, to mi się pomyliło, ale dobra, czy my tego wojownika jesteśmy w stanie machnąć? Staty mamy chyba git na niego, tak mi się wydaje, no dobrze by to było ogarnąć na tym, na kalkulatorku, ale nie chcę teraz tego robić i dokładniej, mamy 66 level i mamy też wiedźmę, także udało się go pokonać, tutaj mamy bagiennego dragora, cyk, obejrzmy sobie oczywiście tą walkę. Chyba staty, tak jak mówię, są rozłożone ok w tym momencie. Tu jakiś fajny krytyk znowu, tutaj kolejny krytyk. Tutaj mamy cyk, no i dobra, i bagienny dragor pokonany. Nic nam niestety nie poleciało, jeżeli chodzi o itemki. O Boże, znowu mi tutaj kamerka, poczekajcie, ta kamerka mi się coś psuje i mi się zmienia. Częstotliwość linii zasilania mi się zmienia z 50 Hz na 60 i przez to jest takie miganie z tyłu. Wy tego możecie wcale tak nie zauważać, ale to się często samo zmienia. Dobra, bagienny dragor pokonany, mamy już wiedźmę. Wiedźma ma 0,64% i chce dzisiaj bronię, i szczerze mówiąc, to jest dość kuszące, mówiąc tak prawdę mówiąc, po prostu dość kuszące, żeby coś tutaj sprzedać, ale chyba lepiej już to trzymać do kibla, no raczej aura jest, aura znak większości troszkę golda. Dobra, 110 level kapitan korsarzy i 114 meduza z moczar. Kapitan korsarzy, zobaczmy, czy on jest w ogóle do zrobienia w tym momencie. No jakieś tam bliskie próby są, poczekajcie, my tak może jakąś taką najbliższą, jak mu zostanie powiedzmy ze 100 tysięcy, może 150, to sobie zapiszemy, czy on w ogóle będzie tutaj do zrobienia. 550, 1422, 510, no raczej, o, 43 tysiące, dobra, zobaczmy tą próbę, czy jest w ogóle sens tutaj przycisnąć jeszcze enter, zanim zmienimy znowu broń, no bo wiadomo, na tym magu te bronie dają dużo, więc jednak jakby nie patrzeć, trzeba tutaj zmieniać je w miarę często. No tutaj dwa bez krytyka, tu potężny krytyk, no i tutaj znowu bez krytyka, okej, tu jakby nam siadł krytyk, to on by padł. No w teorii można by ten enter docisnąć, poklikać trochę, powiedzmy z 25 grzybów na niego, może z 50 góra. Zobaczymy, jak to pójdzie, no a nuż się uda i go pokonamy. No wiadomo, że to jest boss kolejnego lochu, więc jeżeli on nam tutaj padnie, to od razu dostaniemy dzięki temu jakiś epik. Liczymy, że to będzie broń z dziurą, zajebisty rozrzucik, zajebiste średnie obrażenia i wszystko zajebiste. No ale nie wiem, dobra, powiedzmy do 250 go tu poklikamy. Jeżeli się uda, to git, jeżeli nie, no to nie, 167 tysięcy, no kurde, brakuje takiego krytyka wykończającego, powiedzmy. No ale szkoda, no on jest na pewno do zrobienia, to jest bez dwóch zdań, 54 tysiące, 268, 404, dobra, czekajcie, co my byśmy tutaj mogli zmienić, zastanówmy się chwilkę, zobaczmy w ogóle jak bronię, broń znowu plus 13 nam daje, no właśnie o tym mówiłem. Tylko tak, żeby nam tutaj plus 4 znowu broń, o tutaj zobaczcie, minus 5, co ciekawe, bardzo fajny rozrzut, co prawda mniejszy niż my mamy, no ale minus 5, tutaj cyk, tu mamy inteligencja, wytrzymałość, jeszcze większy, wyższy rozrzut, no ale dostajemy tej wytrzymałości, czy my go chcemy? Chyba chcemy, ten rozrzut górny powinien zrobić robotę, to sobie możemy w sumie do kociołka oddać, no i dobra, i teraz spróbujmy jakiś klejnocik tutaj na inteligencję dostać, ten hub na HP nam się przyda, no możemy zostawić, bo potem będziemy szukać, także jeden na HP nam się przyda, tutaj znowu jest coś na, niestety na szczęście, no to jest bolączka, teraz znowu duży na siłę, bolączka szukania tych klejnotów, no ale co zrobić, dobra, znowu na HP, to w sumie zostawimy średni, tego możemy sprzedać, no dajcie jakiś na inteligencję, pierwszy lepszy, no niestety na siłę, no właśnie też mamy mało miejsca, w sensie no, miejsca mamy sporo, ale te epiki wolę trzymać, okej, mamy coś na inteligencję, git, no i dobra, i teraz może spróbujemy, bo teraz ten rozrzut jest większy góra, więc powinno to pomóc, jeżeli chodzi o tego kapitana korsarzy, jeżeli walniemy mu jakieś dwa krytyki z górnego rozrzutu, no to on się powinien położyć, no mamy mniej inteligencji co prawda, ale za to troszkę więcej HP, no i dokładnie, pokonany, i zobaczcie, mamy naszyjnik plus 13 tutaj na 3 statystyki, więc no wypadałoby go chyba podmienić, tylko musielibyśmy znaleźć sobie jakiś gemik znowu, no i okej, kapitan korsarzy, zobaczmy tą walkę, mamy 67 level, prawie 68, powiedzmy, no i tutaj zobaczcie, potężny kryt 327, gdzie wcześniej te krytyki były chyba około 250 tysięcy, więc ten rozrzucik większy na pewno pomógł. Co my teraz mamy do pokonania? Teraz mamy meduzę z moczar, także czy ona tutaj, możemy spróbować w sumie parę prób na nią, ale zobaczymy, tylko najpierw to ja tak, ten klejnot, dobrze by było, chyba coś musimy sprzedać, tylko co, ten klejnot na HP,
No nie bardzo. Teraz nam się na pewno więcej inteligencji przyda, bo to jest mag w tym obecnym lochu. No ale poczekajcie, poczekajcie sekundę. Co my byśmy mogli tutaj zrobić? Bo nie mam w tym momencie pojęcia. Tu sobie zrobimy cyk. No ciężko, nie? Musiałbym coś sprzedać, tylko że tak, tą broń na pewno nie sprzedam. Coś, co mi tutaj da. O, powiedzmy, że ta broń mi da sporo golda, więc niech będzie ta broń. Tą sobie zostawimy tu, to tutaj, to cyk. No i dobra, czy mamy tutaj... aha, inaczej, zrobimy sobie w ten sposób. Najpierw zrobimy jakieś próby, a potem ewentualnie będziemy szukać. 2200 inteligencji ona ma, no i 100 tysięcy HP więcej. My tutaj mamy tej inteligencji też sporo. Ej, kurde, ona jest w sumie to ona jest do zrobienia, tak szczerze. Jakby nam jakieś krytyki mocne siadły, poczekajcie, troszkę ją tutaj spróbujmy poklikać. Chociaż nie, może nie będziemy je klikać, może spróbujemy sobie ten szalik wymienić. No niestety, w sensie nie HP, tylko siła. No na pewno tutaj jakby nam poleciały z dużego rozrzutu teraz zręcznie. No zobaczcie, jaki to jest pech, jeżeli chodzi o te gemy. A szczerze mówiąc, przez te 3 dni naprawdę gemiki, większość mi leciało gemów na inteligencję, to ciekawe, i na HP, więc no można powiedzieć, że takie, których potrzebowałem. Dobra, tu mamy wymienione, możemy sobie jeszcze troszkę inteligencji wrzucić, powiedzmy do 410, bo i tak tego golda na razie zostawiam, bo może jeszcze coś będziemy wymieniać. I okej, powiedzmy, że sobie delikatnie tą meduzę popróbujemy. 86 tysięcy, zapiszmy tą walkę. No bo mówię, no tutaj to jest walka z magiem, więc to będzie takie złudne, powiedzmy. Tutaj te możemy już odznaczyć, bo i tak nam się nie przydadzą. To będzie takie złudne, bo jej będzie bardzo często zostawiać właśnie mało HP. No ale zobaczcie, no tutaj ona nam krytyk dała, my krytyk jej. Tu ona drugi krytyk, my zwykły, no my tylko jeden krytyk, ona dwa, więc no kurde, to jest do zrobienia, nie? Tak mi się wydaje, 69 tysięcy, 38 tysięcy, 160 HP tam było, no nie, no klikamy ją, no ona musi paść koniecznie. To jest po prostu, no fajnie, że nam się taki duży rozrzut trafił, w sensie taki górne obrażenia takie potężne, no bo dzięki temu naprawdę będzie szansa ją pokonać, tylko że no zobaczcie sami, no 160 HP tam zostało, przecież to była właśnie ta próba, której potrzebowaliśmy. Okej, no tutaj, który byśmy level bili? Może nawet 69 by się udało wbić, jeżeli ona by padła. No ale kurde, no 24047 254. Dobra, powiedzmy, że do 75 grzybów ją poklikamy. Do 75, jeżeli ona nie padnie, no to trudno. Będę jeszcze tutaj próbował za darmo ją cisnąć. Pocisnąć 287, 35 tysięcy, 27, 47. No nie, no ona jest tak jest do zrobienia po prostu. Dobra, powiedzmy do 50. No fajnie, jakby ona padła jeszcze przed zrobieniem awki. Ja tutaj awkę będę już tak naprawdę zaraz zaczynał. No ale ona by nam dała 41 tysięcy, 86, 142, 146. No nie ma totalnie już tutaj co zamieniać, szczerze mówiąc. 54 tysiące, musiałbym zobaczyć, ile ja mam. Padła, mamy to, zobaczcie, 1830, 68 level, prawie 69, więc git. No i teraz tak, co my tu możemy tak naprawdę więcej zrobić? No wbijemy na pewno ten level, to dosłownie zaraz, z akademii nawet by nam wyleciał w sumie. Obejrzmy tą walkę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, zapisało nam się, zapisało, dobra, jest git. Tutaj cyk, no zobaczcie, jaka to w ogóle, ile mamy minut, 22 minuty odcinka, Boże, tyle kontentu zrobiliśmy dzisiaj. Tutaj jakiś krytyk, ona zwykłe cały czas, tutaj my mamy zwykły. Tutaj jeszcze zwykły, zobaczcie, no my nawet nie możemy dwóch krytów na walkę machnąć. Ale najważniejsze, że się udało, milion expa, super, dobra. Wygląda na to, że dzisiaj chyba wbijemy 70 level, tak mówiąc szczerze. Zawki nawet, bo tak jak mówię, no jeszcze mamy 3 paski pełne. I może jutro nagramy kolejny odcinek z tego maga, gdzie już będziemy po pupile lecieć, no bo od 70 levela w gabinecie magii jest klucz. Także no może będą te pupile, który to by był dzień? 5 dzień serwera, no to słabo bardzo. 4 to jest taki max nawet jakimś wojownikiem. No ale okej, tak jest git, no wydaje mi się, że jest okej. Także mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Troszeczkę tutaj się podziało, troszeczkę sobie porobiliśmy, także jestem zadowolony. Jeżeli odcinek oczywiście wam się podobał, to tak jak mówię, no kciuk w górę, subskrypcja. Dzisiaj o 18 będzie live'ik, więc już na pewno, na 100% będzie. Także możecie wbijać. Będziemy sobie, no wiadomo, no już tutaj na odcinku większość zrobiliśmy na tym magu, ale inne konta też będziemy ogarniać, potem może jakieś gierki z subami zobaczymy. No i na Twitcha też was oczywiście zapraszam. W sensie na Discorda też was oczywiście zapraszam, no bo tam też będzie się działo, będą się działy jakieś ogłoszenia, cały czas jesteśmy aktywni. I tyle. Także jeszcze raz, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!